Panie rzeczniku, wczoraj premier mówił rano, że sytuacja jest dramatyczna, a w poniedziałek rano. Jak wygląda ta sytuacja? Jaki jest ten najnowszy raport służb? Przez cały czas te raporty spływają i do ministra spraw wewnętrznych, i automatycznie do premiera. Ja też dostaję od służb prasowych wojewodów, od służb prasowych, służb mundurowych takie informacje. Niestety wszystko wskazuje na to, że sytuacja jest dynamiczna, ale może być niestety jeszcze bardziej niebezpiecznie. Tam na miejscu tych powodzi codziennie przez całą dobę pracuje dziesiątki tysięcy strażaków, policjantów, urzędników i przede wszystkim też żołnierzy. Mamy od strony żołnierzy potężne wsparcie. Oni zabezpieczają te miejsca, oni ewakuują osoby, które są zagrożone. I tutaj przy ewakuacji warto wspomnieć, że były wcześniej apele, były wcześniej prośby, żeby ludzie jednak podporządkowywali się tym sygnałom czy poleceniom, zaleceniom służb mundurowych. Niestety nie wszyscy. Nie wszędzie to się udało. Nie wszyscy na to reagują. Ludzie, tak mówiąc może wprost, podchodzą do tego bardzo tak bez jakiegoś takiego przemyślenia, bez perspektyw, bez patrzenia na to, co może nastąpić. Może wydaje im się, że ta woda minie, że oni będą mogli zostać, a nagle później okazuje się, że nie ma gdzie uciec. Niesamowitym przykładem było to, jak jedna pani w stacji telewizyjnej wypowiadała się, że 27 lat temu w tym samym miejscu nie ewakuowała się, czekała na to, że woda gdzieś tam przepłynie obok. Okazało się, że było zagrożenie, była ta potężna fala. Ona była wtedy ewakuowana przez dach i 27 lat później, czyli wczoraj, ona tak samo nie chciała opuścić domu i znowu przez ten dach funkcjonariusze musieli ją ewakuować. Po ponad 20 latach, od 97 roku, wydawałoby się, że to jest taka lekcja, która musi nauczyć. Raz na całe życie powinna być zapamiętana. Proszę Państwa, jeśli funkcjonariusze wcześniej ostrzegają, patrzmy na te etapy tego wszystkiego. Najpierw są ostrzeżenia w mediach centralnych, przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Komunikaty są na ich stronie internetowej, na ich Twitterach czy Facebookach. Do tych apeli właśnie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, czy do apeli i próśb służb mundurowych należy bezwzględnie się podporządkować. Nie czekajmy na ostatnią chwilę, nie dajmy się zwieść, że ta fala nas może minąć. Donald Tusk w niedzielę poinformował o jednej ofierze śmiertelnej. Czy ten tragiczny bilans się zmienił? Napływają kolejne informacje, tragiczne informacje. Mam od rzeczniczki komendanta głównego policji informacje już o 4 zgonach. Nie chcę generalizować, że wszystkie te zgony, czy przyczyną tych zgonów jest właśnie ta woda, ta powódź. No bo trudno teraz mówić o tym, że gdy funkcjonariusze policji czy straży pożarnej dotarli do kogoś do domu, bo mamy taki przykład, że w mieszkaniu znaleziono zwłoki 58-letniego mężczyzny. Co było przyczyną tych 4 zgonów, to dopiero wykaże postępowanie policyjne czy sekcja zwłok. Nie możemy mówić, że to na pewno były utonięcia, ale każdy taki przypadek jest bardzo wnikliwie przez nas analizowany. Bo jak rozumiem, chodzi o ewentualne sprawdzenie, czy na przykład zgon nie nastąpił pośrednio na skutek, czyli na przykład na skutek sytuacji wyjątkowo stresowej, ze względu na inne choroby. Może to być przyczyną, nie chcemy generalizować, że wszystkie te 4 ofiary śmiertelne, które zostały już policji zgłoszone, są na pewno w wyniku powodzi. Oczywiście to, gdy zostanie wyjaśnione, zostanie podane do publicznej wiadomości. A mamy poszkodowanych z powodu powodzi, takich, którzy walcząc ze skutkami powodzi trafili do szpitala? Jest wiele informacji na ten temat spływających z całego kraju? Z pewnością niektóre osoby trafiają do szpitali z urazami, z jakimiś zwichnięciami. To na bieżąco pomoc medyczna jest zapewniona, ratownicy medyczni, o nich też warto wspomnieć, pracują od rana do nocy. Zresztą zauważcie Państwo, te służby działają non-stop. Funkcjonariusze, strażacy, policjanci i żołnierze, oni są zmęczeni, ale na rotacji wymieniają się i są do dyspozycji ludzi, ratują ludzi non-stop. To zapytam jeszcze o osoby zaginione. Czy takie przypadki mają miejsce? Czy w związku z tymi dramatami są takie sytuacje, że ludzie są poszukiwani, bo nie wiadomo, co się z nimi stało? Nie mam takich informacji, które by były informacjami niepokojącymi. Ważne jest to, żeby jednak ludzie, jeśli są informowani o tym, bo tam nie ma prądu, tam nie ma dostępu do internetu, tam nie ma już wody. Jeżeli przyjeżdżają strażacy, policjanci czy żołnierze i proszą o ewakuację, to nie jest ich widzimisię.
się, warto skorzystać z tego, bo oni zostaną ewakuowani. Nie muszą martwić się o swój dobytek, o to, co pozostawiają w mieszkaniach. Tam będą policjanci przez cały czas czuwać nad tym, żeby te ich rzeczy były bezpieczne. Bo ludzie po prostu czasami boją się kradzieży, chociaż tak naprawdę tym głównym zagrożeniem jest przecież zagrożenie dla ich zdrowia i życia, a tak jak pan mówi, służby również zwracają uwagę na to, by o ile to jest możliwe, pilnować również tego dobytku. Zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia i życia to jest najważniejsze. Niektórzy mówią, nie wyjdziemy z domu, bo to jest stara, niedołężna osoba. Proszę państwa, jeżeli nie wyjdziecie z domu w momencie, gdy jest pojazd policji czy wojska straży pożarnej, który może was ewakuować, w pewnym momencie się może nastąpić sytuacja, że ten dom może się walić i wtedy jedynym ratunkiem będzie na przykład śmigłowiec albo na ratunek odpukać może być już za późno. O 9:00 nadzwyczajne posiedzenie rządu. Czego pan się spodziewa? Bardzo poważnie podchodzi zarówno premier, jak i minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak, ale i wszyscy ministrowie do z tego całego problemu. Są szybkie reakcje. Pan premier był kilka razy na miejscu, gdzie była ta największa powódź. Minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak tam non-stop był przez cały weekend. Teraz ministrowie zbierają się już za chwilę na Radzie Ministrów. Jest rozważane właśnie wprowadzenie, tak jak premier zapowiedział, stanu klęski żywiołowej. Czy pan może już powiedzieć, na jakim terenie rozważane jest wprowadzenie stanu klęski żywiołowej? Chodzi wyłącznie o te województwa, gdzie sytuacja jest dramatyczna, czy być może szerszy teren, gdzie ta fala może dotrzeć nieco później? Sytuacja jest bardzo dynamiczna, tak jak było już zapowiadane. Nikt nie zostanie bez pomocy. Więc trudno teraz na tym etapie, na godzinę, gdzie jesteśmy przed godziną 8:00, mówić, jaka decyzja zapadnie na godzinę 9:00. Tym bardziej, że te tereny coraz bardziej się rozszerzają tam, gdzie jest to zagrożenie. I tam właśnie będzie skierowana ta pomoc. Czemu ma służyć wprowadzenie stanu klęski żywiołowej? Bo no, ustrojowo to jest ruch daleko idący. Wprowadza się go w tym momencie, kiedy trudno jest w inny sposób zabezpieczyć, dlatego że mamy tutaj cały szereg ułatwień, między innymi możliwości ograniczenia swobód obywatelskich czy nakazu. Oczywiście mówię tutaj o bardzo konkretnych przypadkach, czyli wprowadzenie nakazu ewakuacji po to, by nie prosić, a by móc nakazać to, by ci, którzy nie chcą się ewakuować, no jednak musieli przymusowo opuścić swoje miejsce, bo to jest dla ich dobra, dla ich zdrowia i życia. No właśnie, czy to oznacza, że ta sytuacja jest wyjątkowo zła? Ta sytuacja jest zła. Ja pamiętam 27 lat temu ta powódź, wtedy określona powodzią stulecia, która zalewała też południe Polski. Ja wtedy byłem policjantem, byłem tam na miejscu, tam wtedy pracowałem. Ludzie się dziwili, czemu ówczesny rząd nie wprowadzał stanu klęski żywiołowej, dlaczego nie ma tej reakcji. Teraz jest szybka reakcja i dlatego to jest bardzo ważne, żeby udostępnić czy uruchomić te narzędzia prawne, dające możliwość pomocy doraźnej, czyli tym bezpośrednio ludziom, którzy już stracili swój dobytek, ale też, co jest najważniejsze, pomocy systemowej. Państwo działa i pokazuje właśnie to, że te wszystkie narzędzia, które są dostępne w polskim prawie, są teraz właśnie uruchamiane. Czy osobą, która będzie, no, mówiąc w pewnym uproszczeniu, zarządzała, koordynowała wszystko to, co się dzieje na terenach, które mają być objęte stanem klęski żywiołowej, jak wszystko na to wskazuje, będzie szef MSWiA? Wszystko na to wskazuje. To premier o tym oczywiście zadecyduje. My mamy te dodatkowe narzędzia, że jest szef MSWiA, minister Siemoniak. Są wojewodowie, którzy non-stop też w swoim terenie pilnują tego i robią, koordynują te wszystkie służby, które podlegają wojewodom. Schodzimy niżej na poziom samorządów. To nie są instytucje rządowe, ale samorządowe. Widzę, że niektórzy samorządowcy dosłownie padają z nóg, ale są przez cały czas tam i też walczą o mieszkańców i też walczą o te miasta czy gminy, którymi zarządzają. Łatwiej będzie zarządzać tą sytuacją, kiedy będzie stan klęski żywiołowej wprowadzony? Bezapelacyjnie. To są narzędzia prawne, które ułatwią właśnie niesienie szybkiej pomocy i szybkiej reakcji. Dziwię się, że niektórzy, jak obserwuję media społecznościowe, próbują szukać dziury w całym. Gdzieś tam jakieś takie wytyki, gdzieś tam jakieś uszczypliwości, jakieś podłości. Proszę państwa, wszystkie ręce na pokład. Walczymy o Polskę, walczymy o tych ludzi, którzy
tam potrzebują naszej pomocy. Co to oznacza dla ludzi wprowadzenie stanu klęski żywiołowej z perspektywy tych, którzy zostali dotknięci? Czy to dla nich też oznacza pewne ułatwienia, możliwość zabiegania o pomoc, o wsparcie? Szybki dostęp do tej pomocy państwa, szybki dostęp do środków pieniężnych, ale też szybkie takie zaopiekowanie się państwa właśnie tymi pokrzywdzonymi, poszkodowanymi w tych powodzi. Powiem tylko, że w międzyczasie nasi widzowie mogą zobaczyć obrazki z ostatnich kilkudziesięciu godzin, jak wyglądała ta ewakuacja. Jak będzie wyglądała i jak wygląda współpraca z prezydentem? Czy ona jest konieczna? Bo jeśli chodzi o stan klęski żywiołowej, to te przepisy nakładają też obowiązek koordynacji, współpracy, raportowania. Czy ta współpraca w ogóle jest? Czy ona jest potrzebna? Trudno mi powiedzieć, że wie pan, nie przyglądałem się współpracy powiedzmy rządu z prezydentem, bo nie jest to zakres moich kompetencji. Ja z ramienia ministra spraw wewnętrznych i administracji koordynuję to na przykład z ten przepływ informacji, tak żebyście państwo, media, dziennikarze, czyli za państwa pośrednictwem wszyscy Polacy wiedzieli, jaki jest faktycznie stan faktyczny teraz bieżący na miejscach tych zagrożeń, ale przede wszystkim jak służby pomagają polskiemu społeczeństwu, jak tam działają. Tomasz Siemoniak wczoraj poinformował, że wojewodowie zostali zobowiązani, żeby w maksymalnie szybki, uproszczony sposób doprowadzić do wypłaty zasiłków dla osób, które takiej pomocy potrzebują. Premier mówił o uruchomieniu też Ministerstwa Finansów i aplikowaniu o pomoc europejską. Tutaj też jest zapowiedziany ruch w tej sprawie. Ale były też gesty symboliczne, o których pisał i premier, ale też wiem, że były sygnały wysyłane do MSWiA. Jeśli chodzi o Ukrainę ogarniętą wojną, była gotowość niesienia pomocy. Z tego co wiem, tak? Był taki list. Odzywają się pierwsze kraje po to, żeby wesprzeć Polaków, wesprzeć Polskę w walce z tym żywiołem. Zresztą jest to rzeczą naturalną. Wielokrotnie państwo też na swoich kanałach informacyjnych informowaliście, jak nasi strażacy, nasi funkcjonariusze jeździli gdzieś do innych krajów, żeby tej pomocy udzielać. Pierwsza odezwała się Ukraina. Wielki szacunek oddajemy w ich stronę, bo mają wojnę, ale jednak w tym momencie poczuli się, żeby zadeklarować tą pomoc. Odezwali się już nasi przyjaciele z Litwy. Kolejne kraje deklarują tutaj pomoc. Ta pomoc jest oczywiście rozważana i z pewnością, jeśli będzie taka potrzeba, będzie ona wykorzystywana. Czyli Ukraina, Litwa to są te kraje, które już się odezwały. Jaka to jest pomoc? Pomoc oferowana? To znaczy to jest bardzo konkretna pomoc? Oni nam oferują swoją pomoc, czyli te wsparcie techniczne z straży pożarnej, ratowników, ale też oczekują, jeśli my będziemy mieli jakiekolwiek potrzeby, żebyśmy im też to zgłaszali. Jest to bardzo ważne, jest to akt solidarności europejskiej i to naprawdę jest dla nas bardzo ważne. Czy wiemy o tym, czy skorzystamy z tej pomocy, czy to będzie zależało od sytuacji? Czy to jest na razie taki stan gotowości niesienia pomocy i Polska będzie na bieżąco decydowała? Polska będzie decydowała. Uruchomione są rezerwy rządowe. Jeżeli taka pomoc deklarowana przez inne państwa będzie potrzebna, na pewno z niej skorzystamy. Proszę jeszcze powiedzieć, o czym powinni wiedzieć nasi widzowie, wszyscy ci, którzy obawiają się, że ta fala może jeszcze do nich dotrzeć. Jak komunikować konieczność czy wezwanie do pomocy? Bo wiemy o tym, że MSWiA w ostatnich dniach mówiło o tym, w jaki sposób sygnalizować pomoc. To jest między innymi wywieszanie flag, to są różne gesty. O czym muszą wiedzieć ludzie, którzy potrzebują pomocy? Przede wszystkim, jeśli ta fala, widzimy, że gdzieś jest na południu, ona idzie w głąb kraju, róbmy zapasy wody, ostrzegamy, róbmy zapasy żywności, ładujmy komórki, ładujmy jakieś urządzenia, które nam mogą się przydać, a które mają akumulatory. Następną rzeczą jest informujmy się też nawzajem, słuchajmy komunikatów, słuchajmy z komunikatów radiowych czy w mediach społecznościowych, one na bieżąco tam wpływają, ale też informujmy się nawzajem, informujmy osoby starsze, zadbajmy o sąsiadów, bo ta informacja jest najważniejsza i w momencie, gdy funkcjonariusze już zapukają i proszą, apelują, ewakuujmy się naprawdę, nie czekajmy na to, nie zwlekajmy, bo to jest bardzo ważne. Mamy też taką grafikę, która już odnosi się do sytuacji, kiedy poszkodowani utknęli w domu i takie osoby potrzebują pomocy.
wówczas powinniśmy wywiesić flagę lub materiał w kolorach białym, jeśli potrzebna jest ewakuacja, czerwonym, jeśli potrzebna jest pomoc medyczna, albo niebieskim, jeśli potrzeba żywności i wody. Patrolują ten rejon śmigłowce. Mamy śmigłowce policyjne. Wczoraj w powietrzu było 5 śmigłowców policyjnych. Mamy śmigłowce Straży Granicznej. Wojsko użyczyło swoich śmigłowców. Te śmigłowce patrolują, tam latają. Więc jeśli widzimy, słyszymy, że nadlatuje ten śmigłowiec, po prostu machajmy do obsługi tego śmigłowca. Oni na pewno nie zostawią nikogo bez pomocy. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz apelował o wyrozumiałość pracodawców wobec strażaków czy żołnierzy WOT. Może trzeba zmienić prawo, by ułatwić właśnie tym wszystkim, którzy są na pierwszej linii frontu, to by nie musieli się martwić, czy następnego dnia muszą być w pracy. Rozmawialiśmy tutaj przed wejściem do studia z panem pułkownikiem, który jest rzecznikiem WOT-u. Poruszaliśmy ten temat. To może wymaga zmian w prawie, aczkolwiek, tak jak pan pułkownik sugerował, nie jest to zbyt łatwe. Dlatego teraz na tym etapie możemy skupić się na tym, żeby apelować do pracodawców. Jeżeli macie wśród swoich pracowników funkcjonariuszy Ochotniczej Straży Pożarnej czy WOT-u, pozwólcie im wykonywać te zadania, bo to jest teraz najważniejsza rzecz w naszym kraju. To jest bardzo ważny apel. A czy z tej perspektywy pan widzi już jakąś konieczność innych zmian w prawie, które pomogłyby służbom, które usprawniłyby prowadzenie akcji ratunkowych? Czy w ogóle być może usprawniłyby cały ten proces? Są w tym wszystkim pewne etapy. Najpierw ostrzegamy, potem walczymy o to, żeby nie było tej powodzi. Potem pomagamy ludziom, ewakuujemy. Na wnioski przyjdzie czas. To ja zapytam jeszcze o porównanie do tej powodzi tysiąclecia z 1997 roku. Pan wtedy jako policjant obserwował to z bliska. Czy ma pan poczucie takie, że właściwie wydawałoby się, że nie będziemy za naszego życia obserwowali kolejnej powodzi tysiąclecia? Wydawałoby się, że to było zjawisko, które wydarza się właśnie raz na tysiąc lat. Minęło niespełna 30 lat, a my znów obserwujemy taką sytuację. Spójrzmy, co dzieje się na świecie. Te powodzie niestety zdarzają się w każdym rejonie. Zobaczmy, jakie powodzie były w Stanach Zjednoczonych, gdzie dochodziły jeszcze huragany potężne z wiatry, które zrywały dachy i to wszystko zalewała woda. Niestety żywioł w klimacie, który mamy, jest nieprzewidywalny. Dlatego oczywiście my, jako Polacy, jesteśmy do tego przygotowani w miarę możliwości, ale on nas ciągle może zaskoczyć.